początkiem maja przyszło ożywienie okresu wydawniczego. Już pierwszego dnia dostaliśmy demo Resident Evil Village, w którym spotykamy Lady Dimitrescu, na punkcie której internet wyrobił sobie niemalże niezdrową fascynację. Chociaż w rzeczywistości chyba nie ma takiej rzeczy, którą się internet niezdrowo nie fascynuje. A żeby się o tym przekonać, wystarczy tylko dodać odpowiednie frazy w wyszukiwarce. Na rynek nareszcie wracają wersje demonstracyjne i to takie niezamknięte za preorderami. To zdecydowanie pozytywny trend dla graczy i miejmy nadzieję, że tym razem nie zniknie bez ostrzeżenia. Choć może być różnie, bo jak dobrze wiemy, poza piractwem wydawcy panicznie boją się, że ktoś może zagrać w ich grę, zanim za nią zapłaci. I to właśnie demko Residenta wywołało u mnie wątpliwości, czy na pewno ten tytuł wart jest pełnej kwoty. Szczególnie, że na Steamie za podstawkę zapłacimy ponad $65, a za Deluxe prawie 90. Gdy porównujemy doświadczenia w graniu na konsolach i PC-tach, zawsze wydawało mi się, że te pierwsze będą dążyć do precyzji klawiatury i myszki, natomiast na komputerach osobistych doczekamy się w końcu wygodnych mechanizmów spustowych. Jednak dopóki charakterystyka grania różni się na obu platformach, oczekuję, że również rozgrywka zostanie dostosowana do sprzętu, na który gra została wydana. Choć wydawcy entuzjastycznie odnoszą się do podwyżek cen, to równoczesne podnoszenie standardów nie wzbudza już u nich podobnych emocji. Ogryzając demko, miałem wrażenie, że wersja gry została zdowngrade'owana do takiego poziomu, że niezależnie od używanego kontrolera i tak odczujemy, że gramy na padzie. I ten efekt jest na tyle silny, że po kilku pierwszych krokach odruchowo wskoczyłem do menu, by wyłączyć wibracje. Sterowanie w nowym Resident Evil jest wyjątkowo nieprzyjemne, a fakt, że świata doświadczamy z pierwszej osoby, trudno się przekonać, czy na pewno ktoś naszej postaci nie doczepił arbuza między nogami. Być może prawdziwym elementem horroru jest konieczność poruszania się właśnie w taki sposób, a nie zamek wypełniony potworami. Przyznam, że ochoty do inwestowania w tę markę nabrałem dopiero po remasterze dwójki. Wcześniej nie skończyłem żadnego Residenta, mimo że prezentowany przez niego setup odpowiada mi najbardziej ze wszystkich dostępnych na rynku produkcji o zombie. Okej, może jeszcze Dying Light był świetny, ale tę produkcję prędzej zestawiałbym z Mirror's Edge niż Resident Evil czy Walking Dead. Jednak pozytywne wrażenia powoli słabną, gdyż Capcom wydaje się chętniej jechać na dobrej opinii niż jakościowym produkcie. Nie wydaje się też, aby studio wykazywało chęci do zmian, które ułatwiałyby życie. W nowym Residencie kłuje w oczy przestarzały interfejs. Z kolei w grze, mimo tego, że możemy niszczyć niektóre elementy otoczenia, cała reszta wydaje się jakby była przykręcona do podłogi, stwarzając graczowi bardzo ograniczony plac do zabawy. Podobnie jest z rodzajem przeciwników i bossów. U wielu fanów sama myśl o zbliżającej się Lady Dimitrescu sprawia, że krew zaczyna gromadzić się im tylko w jednym miejscu. I nie zrozumcie mnie źle, sam uważam, że gdyby nie ta chmara owadów, to pościg w zamku w wykonaniu Vampirelli można by uznać za całkiem interesujący. Jednak gdy odstawimy na bok efekt wizualny, to przekonamy się, że uwielbiana przez wielu dama mechanicznie nie różni się od Mr. X'a czy pozostałych monstrów w serii. Jestem przekonany, że ktoś z moderów w końcu zrobi podmianę modeli, tak by ścigał nas dowolny inny boss. Dodatkowo skryptowane elementy rozgrywki psują wrażenie realności. Przykładowo wampirzyca, o której wcześniej wspominałem, przestała mnie gonić, gdy tylko wskoczyłem do dziury w podłodze. Jednak 3 minuty wcześniej bez problemu prezentowała swoje zdolności unoszenia się w powietrzu. Natomiast gdy natrafimy na drzwi czy przeszkodę, to jeśli znajdujemy się we właściwym miejscu, postać sama wykona animację przejścia. A to zupełnie jakby nogami naszej postaci sterował ktoś inny. To mi z kolei przypominało mechanikę strzelania, która jak na grę z widokiem z pierwszej osoby wydaje się bardzo dziwna. Przez sposób, w jaki bohater trzyma pistolet i celuje, miałem wrażenie, że do ramienia Ethana została przyszyta jakaś inna osoba trzymająca broń, a ja jej mogę tylko wskazywać kierunek, w którym ma oddać strzał. Choć jak na uniwersum Residenta, ten pomysł wcale nie wydaje się tak absurdalny. Trudno się zatem dziwić, że z arbuzem między nogami i częściowo wchłoniętym bliźniakiem wystającym z boku nie czułem szczególnego zapału do dalszej eksploracji. Równie rozczarowujący jest dźwięk pistoletu. Zamiast odgłosu wystrzału Ethan równie dobrze mógłby wołać pał 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 i otrzymalibyśmy dokładnie taki sam poziom realizmu. Jeśli chodzi o zagadki, to dostajemy więcej tego, co widzieliśmy już wcześniej. Wydaje się, że niektóre motywy będą się powtarzać, ale porcja gry była zbyt mała, by cokolwiek więcej o niej powiedzieć. Podobnie jest z fabułą. Ta wydaje się ciekawa, jednak słabo wykonany port nie zachęca do zakupu gry w pełnej cenie. Dlatego zamiast sięgać po głośny tytuł od Capcom, postanowiłem przyjrzeć się tytułowi, który w mojej ocenie zasługuje na miano nieoszlifowanego diamentu. Gra pojawiła się ostatniego dnia kwietnia 2020 i od razu zniknęła w morzu lepiej promowanych tytułów i pandemicznych wydarzeń. Przyznam szczerze, że ostatnie platformówki, w jakie grałem, to prawdopodobnie Colgate i Commander Keen na moim 486, więc w trakcie rozgrywki nie byłem w stanie w pełni wydobyć prawdziwego potencjału Levelhead. To trochę tak, jakby rezydentowi domu spokojnej starości dać rower do downhillu i oczekiwać od niego testów w terenie. A mniej więcej takie wrażenia oferuje gra, gdy pokonamy etap zapoznawania się ze sterowaniem. Fabularnie gracz jest pracownikiem firmy kurierskiej, w której ma za zadanie wyszkolić małego robota serii GR18 w pokonywaniu przeszkód i dostarczaniu paczek na czas.
Gra szybko zrywa z realizmem. W przeciwnym razie moglibyśmy zaznaczyć, że nikogo nie było w miejscu odbioru paczki i pomyślnie zakończyć dzień, nawet nie ruszając się z linii startu. W zamian gra stawia na rozrywkę i autoironiczną narrację dla tych, którzy lubią odrobinę fabularnej motywacji. W moim przypadku to nie działa najlepiej, bo choć doceniam, że każdy przeciwnik ma swoją firmową historię, to gdy tylko włączam trudniejszą mapę, jestem w stanie skupić się tylko na tym, by znowu nie pomylić przycisków. To tak samo jak większość z nas, wchodząc na szybką kolejkę górską, będzie raczej myślała o tym, by nie obrzygać siebie i ludzi wokół, niż o aktualnym kursie dolara, czy liście spółek, w które warto by amatorsko zainwestować. Bez względu na to, czy ogrywamy poziom logiczny czy zręcznościowy, każda misja kończy się dostarczeniem paczki do punktu odbioru. W grze znajdziemy wiele mechanizmów, które nam będą pomagać lub przeszkadzać w realizacji tego zadania. Choć ta platformówka na pierwszy rzut oka przypominać może Super Mario Maker 2, to jednak podobieństwa są wyłącznie gatunkowe, a mechaniki stworzone są typowo pod rozgrywkę charakterystyczną dla Levelhead. Już od samych deweloperów dostajemy ponad 90 poziomów, które pełnią formę kampanii, samouczka oraz testu nabytych umiejętności. Wraz z kolejnymi mapami odblokowujemy nowe urządzenia, które wykorzystywać możemy przy tworzeniu własnych leveli. Na szczęście nie trzeba ukończyć całości, by odblokować wszystkie dostępne obiekty. Już zaledwie 20-30% powinno wystarczyć, by móc budować bardziej zaawansowane mechanizmy. Edytor jest równie prosty jak rysowanie patykiem po piasku, jednak ustawienie mechanizmów tak, by osiągnąć pożądany efekt, jest już pewną sztuką. Na swoich poziomach między innymi możemy tworzyć pętle czasowe, zmieniać zachowanie przełączników w zależności od położenia postaci na mapie, wymagać posiadania klucza, odpowiedniej liczby diamentów lub zabitych przeciwników. Dodatkowo możemy stworzyć do 1000 grup takich obiektów, dzięki czemu gdy nasza ofiara / gracz skorzysta z pierwszego przełącznika, nie odpali wszystkiego naraz, spoilując sobie dalsze niespodzianki, które dla niego przygotowaliśmy. I tutaj do tego, co oferuje gra, dochodzi aspekt społecznościowy. Część osób może być zainteresowana grą ze względu na jej gatunek, jednak spora liczba dostępnych opcji sprzyja tworzeniu trollowych poziomów, którymi można później nękać znajomych. Jednak nawet nie posiadając przyjaciół, w dalszym ciągu mamy szansę, że ktoś przetestuje nasze kreacje. Deweloperzy osiągnęli to, tworząc przy edytorze dział marketingu. To tam właśnie trafia każdy nowo stworzony poziom. Ogrywając mapy innych graczy, otrzymujemy walutę, którą możemy wydać na promowanie własnego poziomu lub obdarować napiwkiem innego twórcę. Im wyższa zebrana kwota, tym wyższe miejsce nasza mapa zajmuje na liście, a przez to zwiększa się szansa, że ktoś ją zauważy. Dodatkowo do każdego poziomu generowany jest kod z linkiem, gdybyśmy mieli ochotę promować swoją twórczość poza grą. Levelhead ma coś pozytywnego do zaoferowania swojemu gatunkowi. Niestety zainteresowanie grą było zbyt niskie, by głos twórców mógł zostać usłyszany. Na Steamie od daty wydania pełnej wersji gry liczba aktywnych graczy nie przekroczyła nawet setki. Natomiast wersja mobilna poradziła sobie znacznie lepiej, gdyż na smartfonach Levelhead zanotowało ponad 10 tysięcy pobrań. Choć gra wydaje się martwa, w rzeczywistości jej mała społeczność stale dostarcza nowe poziomy, przez co w dziale marketingu cały czas jest tłoczno. Ostatnie urodziny gry i jej obecność w paczce Humble Bundle pozwoliło temu tytułowi wzbić się do ponad 350 aktywnych graczy na Steamie. Gra bazowo kosztuje 72 PLN-y i może to odstraszało wszystkich zainteresowanych. Jednak teraz, gdy można ją dostać za kilka złotych, może wreszcie zyska taką popularność, na jaką zasługuje. A żeby jej trochę pomóc, bo mam słabość do uroczych indyków, kupiłem 3 kluczyki, które chętnie oddam za darmo. Na ogryskowym Facebooku, Twitterze i Discordzie zamieściłem po jednym obrazku, na którym zapisany jest numer seryjny gry, który można wykorzystać na Steamie. Zasady są proste, kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast ja dziękuję za oglądanie, z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. A teraz Cezarze lub Kleopatro, daj swój feedback i wskaż kciukiem w górę i w dół, na ile podobało ci się to skromne widowisko. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy inni pomogą nam go zmieniać. I ten efekt jest na tyle silny, że po kilku pierwszych krochach... Na szczęście wersja mobilna poradziła sobie znacznie lepiej, gdyż na smartfonach... W nowym Residencie kłuje w oczy przestarzały interface. Jednak gdy odstawimy na bok efekt wizualny, to przekonamy się, to coś zrobimy, nieważne, nie wiem.